Przez całe popołudnie zmywałam naczynia na zapleczu jadalni. Wieczorem, kiedy już praca miała się ku końcowi, nagle usłyszałam niesamowity krzyk na jadalni. Słyszałam jakieś tupanie, jakieś głosy. Boże, co się stało? Wyszłam do jadalni i zobaczyłam, wszyscy uśmiechnięci, szczęśliwi. I zaraz się dowiedziałam, że właśnie radio podało wiadomość, że w Rzymie zakończyło się konklawę, że wybrano nowego papieża, że został nim kardynał Karol Wojtyła z Krakowa i że wybrał sobie nowe imię Jan Paweł II. Pamiętamy to Habemus Papam. Kobiety płakały, starsze i młodsi. Ja wtedy miałem 28 lat. To było to dla nas przeżycie niesamowite, ale starsze babki opowiadają, że będzie koniec świata. Że różne takie historie zmyślone, niezmyślone. I też to strasznie przeżywały. Były to płacz i łzy radości. Tym bardziej my, mieszkańcy, byliśmy dumni, że z naszej parafii wyszedł tak wielki człowiek. Wszystko to było dla mnie nie do pojęcia, nie do zrozumienia, coś niebywałego. Rozpłakałam się z radości. Dobra, mraju, z papieżem idę drogą bardzo krętą. Jak Ojciec Święty przejeżdżał, to po prostu nie wiedziałyśmy, po prostu czy klękać, czy żegnać, czy machać. Byliśmy w takim amoku, byliśmy tak szczęśliwe, byliśmy tak zadowolone, że mogłyśmy go zobaczyć na własne oczy, że jak Ojciec Święty przejechał, to bardzo długą chwilę nie odzywałyśmy się w ogóle do siebie, tylko każda przeżywała to w sobie. Kiedy stanął bezpośrednio w mojej bliskości, to było, nie wiem, około 70 centymetrów, błogosławi dziecku i mówi: oj, moje dziecko. To były słowa Ojca Świętego: oj, moje dziecko. Kiedy ja z Wadowic wyjechałem, to pewnie twojej mamusi na świecie nie było. Pani, która stała obok mnie, mówi: Ojcze Święty, żyłam, bo urodziłam się w 37 roku. Wtedy Ojciec Święty odpowiedział: no popatrzcie, jak się człowiek starzeje. A ja na to: Ojcze Święty, żeby nam Ojciec żył 100 lat. Ojciec Święty patrzył na mnie, kiwnął ręką i mówi: bracie, na to se pozwali tylko patriarchowie. No, ja już więcej bym na pewno nic nie powiedziała do Ojca Świętego, bo po prostu tak jakby język mi w gardle stanął i chwyciło mi mowę. Ojciec Święty był w czerwcu i z okazji moich imienin otrzymałam bilet do Komunii Świętej do Ojca Świętego. To było dla mnie coś niezwykłego. Coś, o czym bym nawet nie śmiała marzyć. Wiedziałam przecież, że do Komunii Świętej, do Ojca Świętego przystępują koronowane głowy. Ludzie wielcy, zasłużeni. A ja kim byłam? Młodą siostrą, mieszkającą na poddaszu niedaleko Jasnej Góry. Święty, a tak prosty, tak zwykły. Byłeś zawsze
wezwanie na tego Ojca Świętego, ta modlitwa, wszyscy razem, te śpiewy, wszystko tak zjednoczało, nie było ważne, czy ty jesteś na przodzie, czy w tyle rynku, ale jesteś na rynku. To jest zdjęcie 79 roku. Tu jestem ja. Na tym zdjęciu to jest sprzed boiska sportowego w Wadowicach. I ta sławetna rozmowa z Ojcem Świętym na rynku z całą rzeszą pielgrzymów. Ojciec Święty pytał, my odpowiadaliśmy. To było tak cudowne, jakby każdy z nas rozmawiał z Nim osobiście. Nie pomyślałam nigdy o tym, że z tego dnia będę miała pamiątkę na całe życie. Kiedy szłam do góry po schodach, ja w ogóle nigdzie nie widziałam żadnego fotografa. A jakiś czas później dostałam telefon, w którym proszono, abym przyszła do kurii biskupiej podpisać odbiór zdjęcia, które przyszło z Rzymu. Pan Arturo Mari, ten mrówczy fotograf Jana Pawła II, każdemu człowiekowi chciał zrobić pamiątkę na zawsze. I właśnie to jest ten moment. Machaliśmy do Ojca Świętego chusteczkami, nawet do tego czasu mam chusteczkę, którą machałam do Niego. Trzymam go sentymentalnie. Trzymam tą chusteczkę z sentymentu już 21 lat. W naszym muzeum dom rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach znajduje się pistolet, z którego do niego strzelano. Karol, w moim rodzinnym domu pokazano, że jesteś kimś bardzo ważnym. Moi rodzice, tak, moi rodzice włączali telewizję i słuchali twoich kazań. Twoje pielgrzymki po całym świecie były również w moim rodzinnym domu. Poprosiłam więc Ojca Świętego o błogosławieństwo na moją nową pracę w Radiu Watykańskim. Zaraz też zrobił mi krzyżyk na czole i pobłogosławił. Potem do tej auli Pawła VI wracałam bardzo wiele razy. Przez cały pierwszy rok, w każdą środę, chodziłam na audiencje generalne. Moim zadaniem było słuchać, co Ojciec Święty mówi, patrzeć, a na koniec napisać ciekawą relację z tej audiencji do wiadomości. Często byłam nie tylko wzruszona, ale również dumna, patrząc na Ojca Świętego. Na tych audiencjach generalnych zawsze było bardzo dużo Polaków. Nieraz po kilka tysięcy. Tak, że nieraz audiencja dla Polaków musiała być osobno w Bazylice Watykańskiej, ponieważ stanowili największą grupę pielgrzymów. Kiedy Ojciec Święty podszedł do mnie, przykląkłem i mówię, Ojcze, całując w pierścień, mówię, Ojcze Święty, parafia Jaroszewicka pozdrawia Ojca Świętego. A Ojciec Święty chwycił mnie tak pod ramię, jak ja wstaję, mówi tak, z tych klęczek oczywiście, mówi Ojciec Święty, tak, słuchaj, w Jaroszewicach
to ja byłem w biskupstwie i poświęcałem wam tabernakulum. Mnie włosy, czuję, że stają dęba, no miałem wtedy czuprynę i brodę. Mówię, Ojcze Święty, jak Ojciec Święty pamięta taki szczegół, jak to było w 61 roku. I wtedy służyłem Ojcu Świętemu do mszy. A Ojciec Święty mi mówi, wiesz co, ale brody wtedy nie miałeś. Bo gdybyś ją miał, to bym cię pewnie jeszcze poznał. No i wtedy wszyscy, śmiech, rozładowana atmosfera. To są słynne zdjęcia z naszej wizyty z mężem u Ojca Świętego w Rzymie. Mieliśmy w ten czas spotkanie na placu. Piękna pamiątka. W tej chwili już trochę wypłowiały, no bo jednak wiszą na ścianie. 20 lat. To jest zdjęcie. Też rozmowa moja z Ojcem Świętym. Kiedy zobaczyłem to zdjęcie, po prostu nie chciałem go, ale wszyscy mówili, że nikt takiego zdjęcia nie ma. Nie wiem, jak to ujął Arturo Marii, ale ja tak Ojcu Świętemu palcem na pewno nie pokazywałem, bo wyglądało to wtedy okropnie. Natomiast oczywiście gestykulacja rękami była, ale jakoś to dziwnie zostało tak nagrane. Niektórzy mówią, że jest to chyba jedyne zdjęcie na świecie. Mam jeszcze dwa zdjęcia, które są w lepszym stanie, ponieważ one nie wisiały na ścianie, tylko miałam je schowane. Proszę bardzo. To wszyscy ogólnie. Cała nasza 40 z księżmi. I tutaj jeszcze jedno. Ja jestem tu z kraja. Czekałyśmy na Ojca Świętego jeszcze chwilę i wreszcie się pojawił. Ożywiony, radosny. Żartował, witał się z nami, rozmawiał. Pytał o siostry z Krakowa, z Wadowic. Wspominał. Każda z nas ma piękną pamiątkę. Ojciec Święty udzielił każdej błogosławieństwa, a także wręczył pamiątkowy różaniec. Tutaj jest na tym zdjęciu moment, kiedy Ojciec Święty daje mi różaniec, a na drugim zdjęciu mi błogosławi. I przecież Ojciec Święty nie mógł wiedzieć, że ktoś z Jaroszowic, że taki jak ja tam będę, bo była delegacja Rady Miejskiej. I Ojciec Święty pamiętał to, co było wcześniej 34 lata. Dla mnie to jest niepojęte. I do dzisiejszego dnia nie mogę tego pojąć. Jak taki szczegół mały, gdzie papież, tyle pielgrzymek po całym świecie, wizyt, spotkań z głowami całego świata, a on mówi po 34 latach, że pamięta, że był w kościele w Jaroszowicach i poświęca tabernakulum. Następnie pojechaliśmy do Wadowic, a tam na rynku zebraliśmy się wszyscy i tam Ojciec Święty przelatywał, lecąc z Kalwarii Zebrzydowskiej do Krakowa, przeleciał 3 razy nad naszymi Wadowicami. Masa ludzi się zebrała, śpiewaliśmy, pozdrawialiśmy go, machaliśmy mu. I to było
Niestety, ale ostatnie spotkanie z Ojcem Świętym. Bardzo wzruszające było, jak żegnali go wszyscy na lotnisku, a on mówił: żal wyjeżdżać. Niestety każdy myślał o tym, że to już ostatni raz go widzimy w Polsce. Jak już nie miałeś siły mówić, już umierałeś. Było mi strasznie przykro, że nie możesz już nic powiedzieć. Ale wiesz co? Ty przecież powiedziałeś już wszystko. Następnego dnia już o 6 rano wyjechałam z domu, żeby jak najszybciej dostać się do Watykanu. Ale kiedy wysiadłam na Ottaviano z metro, zrozumiałam, że wcale to nie jest takie proste. Ledwo wyszłam do góry na ulicę, a to nowa niespodzianka. Na całą szerokość ulicy tłum ludzi. Stanęłam, nie było innego wyjścia. I krok po kroczku posuwałam się w stronę Watykanu. Dziś trudno jest uwierzyć w to, że stałam 15 godzin w tej kolejce. Dopiero po 22 wieczorem dostałam się do Bazyliki Watykańskiej. Kiedy byłam już w progu, zrozumiałam, że ci, którzy już są bardzo blisko balustradek, nie mogą nawet uklęknąć. Tylko jedno skinięcie głową i od razu trzeba było kierować się na prawą lub lewą stronę. Myślę sobie: o nie, to niemożliwe. Ja muszę uklęknąć. Przecież muszę mu podziękować. A miałam za co. Więc kiedy znalazłam się już bardzo blisko, oczywiście tak jak innym, od razu wskazano mi drogę, gdzie mam się przesuwać i wycofywać do tyłu. Ale ja wtedy przedostałam się przez balustradki i uklękłam. Myślałam, że panowie mnie z ochrony od razu podniosą i po prostu przesuną dalej. Ale nie stało się tak. Klęczałam. I wtedy ogarnął mnie nieprawdopodobny płacz, kiedy zobaczyłam Ojca Świętego już w takim stanie nieżywego. Wtedy nie mogłam mu już nic powiedzieć. Wtedy mogłam mu ofiarować tylko moje łzy. Łzy rzewne, szczere, głębokie, które wypływały z najgłębszej mojej głębi. Płakałam tak nie wiem ile. Czułam, jak łzy spływają mi po dłoniach. Ale nie chciałam się ruszyć, bo bałam się, że za chwilę ktoś mnie zadepcze. I kiedy tak trwałam w płaczu, kiedy tak mówiłam też do Ojca Świętego, co chciałam mu szybko powiedzieć, wiedziałam, że w tej chwili już nie powiem mu wiele, że to się nie da tak szybko. Wstałam, cała zapłakana i już uspokojona. I wtedy zobaczyłam, że za mną jest pustka, że nie było innych ludzi koło mnie, ale dwa kroki może ode mnie stało
może 5 panów z ochrony, którzy trzymali się za ręce. Spojrzałam na nich zdumiona i zrozumiałam, że oni po prostu mnie chronili przed tłumem. I za to też podziękowałam Ojcu Świętemu. Chrzcielnica, przy której zostałem ochrzczony, i co mnie łączy z Ojcem Świętym, to jest początek mój. Rozpoczął się właśnie tutaj. Był to kościół Najświętszej Marii Panny parafialny, obecnie bazylika.